zniszczono i stałem tam, gdzie stało domo. Bo się pojawiło coś nowego. Mamy Texas Barbecue. Texas Barbecue Chicken. Texas Barbecue już był. Był w zeszłym roku, ale w wersji, był w wersji beef z wołowiną burger i z wołowiną pochwet. A w tym roku mamy wersję z chickenem. Texas Barbecue Chicken. Wersja pojedyncza wygląda tak. Wziąłem pojedynczą, ponieważ jeszcze będę pocheta testował. Ale jest wersja pojedyncza i podwójna dostępna w bardzo atrakcyjnych cenach. Texas Barbecue Chicken. Jak nazwa wskazuje, powinien być zawierać chickena. Jak widzimy, w środku bardzo uczciwa bułka typu grahamka, chicken, ser, pomidorek, sałata, ogórek, sałata lodowa, pagieta ciekawa, no, dobre, ser taki czerwonawy. W mojej ocenie bardzo dobry. W stylu bułeczki grahamki. Duży pomidor. Bardzo ciekawie zrobiony. Cebulka biała. Dobre. Trzeba się wytrzeć. I tak. Ja się podrapałem. Kurde. Co my tu mamy? Texas Barbecue Chicken. Jest tak. Bułeczka typu grahamka. Nie bułeczka maślana, taka jak jest bardziej typowa dla McDonalda. Tylko ta typowa Burger Kingowa bułeczka typu grahamka. Oprócz tego, że mamy bułeczkę typu grahamka, to mamy tutaj kurczaka. Kurczak był świeży, panierka była chrupka, było czuć świeżość i chrupkość, nie było ostrości takiej jak w KFC jest zwykle, nie było ostrości. Był pomidorek, była cebula biała, była prażona cebulka, było dureczek, było sosik, taki Texas barbecue. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Chyba wersja właśnie z chickenem jest lepsza od wersji z wołowiną. Moim zdaniem bardzo ciekawa ta napeczka. Dostępna z jednym lub z dwoma kurakami. Texas barbecue chicken od Burger King. W mojej ocenie warta oceny, warta spróbowania. Chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.